Cześć, jestem Klaudia Otakanow, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. W dwóch koszach znajdują się gruszki. Gdyby przełożyć dwie gruszki z drugiego kosza do pierwszego, to w obu koszach byłoby tyle samo gruszek. Gdyby natomiast przełożyć cztery gruszki z pierwszego kosza do drugiego, to w drugim koszu byłoby dwa razy więcej gruszek niż w pierwszym. Tyle gruszek jest w każdym koszyku. Dobra, mamy pierwszy koszyk. I drugi koszyk. Liczba gruszek w pierwszym koszyku jest nam nieznana. Damy x. Do drugiego gramy y. Teraz tak. Gdyby przełożyć dwie gruszki z drugiego kosza do pierwszego, to w obu koszach byłoby tyle samo gruszek. Zatem, w koszyku pierwszym pojawia się nam o dwie gruszki więcej. Natomiast w koszyku drugim mamy o dwie gruszki mniej i wtedy mamy taką samą ilość gruszy. Gdyby natomiast przełożyć cztery gruszki z pierwszego koszyka do drugiego, czyli my tu mamy pierwszy koszyk, zabieramy cztery gruszki, przekładamy. Do drugiego koszyka, gdzie teraz mamy 4 gruszki więcej, to w drugim koszyku byłoby dwa razy więcej gruszek niż w pierwszym. Ok, tylko że my tu mamy równość. Więc mamy teraz dwie opcje do wyboru. Albo ilość gruszek w pierwszym koszyku zwiększyć dwukrotnie, aby uzyskać taką ilość gruszek, jaką mamy w drugim koszyku. Albo ilość gruszek w drugim koszyku podzielić przez 2, aby otrzymać ilość gruszek w pierwszym koszyku. Ja wolę mnożyć, więc tutaj zrobię, że jest dwa razy więcej tych gruszek. To wtedy mamy taką ilość jak w drugim koszyku. Dobra. Przenosimy. X odjąć Y. To jak przeniosę na drugą stronę, no to mam minus 2, minus 2 to jest minus 4. 2x odjąć 8, to już sobie przeniosę, minus y równa się 4. Tu mam dwójkę, to górę sobie zrobię razy minus 2. I mamy minus 2x dodać, 2y. Równa się 8. Teraz tu. 2x odjąć y równa się. Jak te minus 8 przeniesiemy na drugą stronę, to będzie to dodatnia ósemka, czyli 4 dodać 8 to 12. Podkreślamy, dodajemy stronami. Tego nie ma. Z tego wychodzi nam y równa się 20. Wracamy. Do tego i mamy x odjąć 20 równa się minus 4. Teraz tą 20 przenosimy na drugą stronę, będzie w dodawaniu, czyli mamy minus 4 dodać, 20, a to będzie 16. Zatem w pierwszym koszyku było 16 gruszek, a w drugim 20. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już!